Ekonomia w sztuce to trzecia wystawa z serii naszych wystaw, gdzie konfrontujemy bardzo istotne terminy dla człowieka z widzeniem artysty. Pierwsza to była historia w sztuce, druga sport, teraz mamy ekonomię w sztuce. Celem całej serii jest prezentacja pojęć na pozór jednoznacznych poprzez różnorodność interpretacji artystycznych. Równie ważne jest ukazanie, jak wiele inspiracji twórczych i możliwości symbolicznych jest ukrytych w codzienności. Każda z tych wystaw jest jakimś odkryciem tego, co w nas tkwi i równocześnie co nami manipuluje. Na wystawie prezentujemy pracę 35 artystów z takich krajów jak m.in. Rosja, Bułgaria, Rumunia, Wielka Brytania, Niemcy, Austria czy Stany Zjednoczone. Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut revenir au rôle de l'art dans la société. L'art contemporain, comme on sait tous, n'est pas là pour rendre le monde plus beau, mais pour peut-être le corriger, le rendre plus juste, de montrer les problèmes existants et peut-être proposer des solutions, suggérer des solutions à certains problèmes. De ce point de vue, les questions importantes qui, disons, les choses importantes qui gèrent la vie de notre société, comme économie ou comme écologie ou comme politique, sont au cœur de préoccupations de l'art contemporain quand il s'agit de vrai art. Ta praca intencjonalnie dotyczyła wolności, natomiast przekształciła się w coś, co dotyczyło też zasad funkcjonowania społecznego sztuki, ale nie tylko społecznego, również rynkowego. Przyjeżdżając do Berlina z kraju zza żelaznej kurtyny, nie byłem przygotowany na konfrontację z bardzo silnym rynkiem sztuki. Sztuka w Polsce pojmowana była zupełnie inaczej i w innych kategoriach niż sztuka na Zachodzie. Byliśmy idealistami, sztuka dotyczyła metafizyki. Tam przeliczalna okazała się ta metafizyka i w związku z tym też i moja reakcja na tą sytuację, na przeliczalność wartości duchowych, na walutę, na pieniądze. Economy is the major topic in our day, right? Everything is based on economy. We don't speak more about sentiments and feelings and ideals and utopies. We speak about money, right? So this is the subject of this show, because economy is a subject for artists too. Not only politicians, not only bankers, but also artists are digging in this subject. And I'm digging with chalk. So to make impossible for this to be bought, collected, and then sold again. So what's the value of a thing like this? How come somebody, 52 years old, is doing this kind of things? Why? And how come this kind of museum can get this kind of things? So these are the questions the public coming in the shop can ask. Is this art? What does it mean? And how can you value this? Can I have this in my living room? Maybe, I don't know. So this is part of the entire show. You know, I am here to put a question. Sytuacja światowego kryzysu pokazała, że ekonomiści nie do końca rozumieją mechanizmy, które do tego doprowadziły. Dlatego troszeczkę tak z poczuciem humoru postanowiliśmy dać im jakiś prezent magiczny i ogłaszamy tą wystawą Ekonomia w sztuce, początek końca kryzysu światowego.